Witam wszystkich. Z tej strony Filip Konieczny. W dzisiejszym filmie chciałbym pomówić troszeczkę o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w świecie kryptowalut w minionych dniach. Ale zanim zaczniemy, to proszę pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie w tym filmie, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to porada inwestycyjna. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym filmem kliknijcie w nazwę mojego profilu YouTube. Po przeniesieniu na stronę mojego profilu, w prawym górnym rogu znajdziecie linki do giełd, które polecam. A więc zaczynamy. Obecnie Market cap wynosi 256 miliardów dolarów, a cena Bitcoina to 9183 dolary i jest on w tej chwili na blisko 2% minusie w ciągu ostatnich 24 godzin. Gdy spojrzymy sobie na czołowe kryptowaluty według market capu, to możemy zaobserwować, że w ciągu ostatnich 7 dni większość projektów urosła, z czego największy wzrost odnotował projekt Tezos na poziomie przekraczającym 28%. Dodatkowo Monero urosło blisko 13% oraz Litecoin. Urósł podobnie blisko 13%. Z jedynym projektem, który stracił w tym tygodniu jest Bitcoin SV. Stracił on 10,5%. No i to są dalsze spadki po tej pompie, która wynikała z nieporozumienia. W związku z tym, że altcoiny w tym tygodniu urosły nieco więcej niż Bitcoin, ponieważ w tym tygodniu zyskał on 1,6%, to dominacja bitcoina nieco spadła. W tym tygodniu wynosi ona 65,3%. Co ciekawe, mimo tego odreagowania ceny, jaką mieliśmy w tym tygodniu, tego spadku bitcoina z poziomu 9500 na 9100 dolarów, Fear and Greed Index w tym tygodniu pokazuje grid, czyli chciwość, na poziomie 56 punktów. To oznacza, że inwestorzy liczą na dalsze wzrosty. Dzisiejszy film. Standardowo rozpocznijmy od wiadomości ze świata, a na początek mamy dobrą wiadomość, która pochodzi z Dubaju, ponieważ Dubaj postanowił wprowadzić specjalny obszar, w którym całkowicie nie będzie pobierać podatków od technologii blockchain oraz kryptowalut. Jest to rozwiązanie, które Dubaj skopiował ze Szwajcarii. Szwajcaria już ma takie specjalne miejsce, w którym startupy mogą się rozwijać, no i dzięki temu, że nie płacą podatków, po prostu mają mu łatwiej. Także Dubaj stawia na technologię technologia blockchain oraz na kryptowaluty no i poprzez właśnie nie pobieranie podatków stara się Pomagać nowym startupom, które będą się rozwijały w dziedzinie technologii blockchain. A jak już wspomniałem o Szwajcarii, to warto też wspomnieć o kolejnym miasteczku szwajcarskim, które parę dni temu wprowadziło możliwość płacenia podatków za pomocą bitcoina. Już kiedyś mówiłem wam o szwajcarskim mieście, które wprowadziło taką, taką opcję. To miasto, które nazywa się Zermatt, jest kolejnym miasteczkiem, aczkolwiek jest ono dosyć małe. Mieści się tam, znajduje się w tym mieście 6000 osób. E, aczkolwiek jest to kolejny krok do adaptacji, do masowej adaptacji kryptowalut. No, i jest to, jakby nie było, reklama dla Bitcoina. Parę dni temu odbyła się także kolejna konferencja ekonomiczna w Davos. Słynna konferencja w Davos, w której zazwyczaj krytykują Bitcoina i to już od ładnych paru lat, już od roku 2017 jest tam co roku krytykowany Bitcoin. No ale co ciekawe, na tej konferencji także znajdował się JP Morgan CEO pan Jamie Dimon, który jest znany właśnie z tego, że zawsze krytykuje Bitcoina. Już w 2017 roku mówił on, że Bitcoin to bańka, Bitcoin to oszustwo. Swoją drogą, jakiś czas później okazało się, że jego bank został oskarżony o oszustwa. No ale to już e, mniejsza o to. E, co ciekawe, w tym roku wyjątkowo zapytany o bańki, gdzie widzi bańki na, na rynkach finansowych, stwierdził, że jedyną bańką, jaką widzi, to jest Dług Publiczny Stanów Zjednoczonych. W ogóle nie wspomniał on o Bitcoinie i o tym, że mamy na nim bańkę. Swoją drogą, Dług Stanów Zjednoczonych faktycznie przyspiesza coraz bardziej. Pamiętam jeszcze, jak w roku 2017 nie mieliśmy 20 bilionów dolarów, chyba w roku 2018 czy 2019 wskoczyliśmy na te 20 bilionów, o czym wspominałem Wam na jednych z wiadomości ze świata kryptowalut, no a w tej chwili już jest to 23,2 biliona dolarów. Także dług Stanów Zjednoczonych naprawdę przyspiesza. A jak już mówimy o Stanach Zjednoczonych, to warto też wspomnieć o tegorocznych wyborach prezydenckich. O których zresztą też mówiłem w filmie dotyczącym roku 2020 i tego, co może wydarzyć się w tym roku na rynkach finansowych. No ale co ciekawe. Jednym z kandydatów na prezydenta Stanów Zjednoczonych w tym roku jest pan Andrew Yang, który, jak się okazuje, jest fanem kryptowalut, jest fanem Bitcoina. No i w tym tygodniu stwierdził on, że nawet, jeżeli Stany Zjednoczone wprowadzą regulacje, to i tak nie zatrzymają Bitcoina. Pan Andrew Yang już wielokrotnie pokazywał, że jest on fanem Bitcoina, jest on fanem kryptowalut. Także wspominałem o nim. Już kilkukrotnie na wiadomościach ze świata kryptowalut, na wcześniejszych wiadomościach ze świata kryptowalut, to prawdopodobnie nie zostanie on prezydentem. Jest na to raczej mała szansa, no ale możemy liczyć na to, że może w jakiś sposób będzie on kryptowaluty reklamować podczas swojej kampanii prezydenckiej. W ostatnich wiadomościach ze świata kryptowalut wspomniałem Wam o tym, że Iran przyznał 1000 nowych licencji dla kopalni kryptowalutowych i to tylko i wyłącznie 1000 licencji było przyznane w ciągu ostatniego tygodnia. Także w Iranie powstanie przynajmniej 1000 nowych kopalni kryptowalutowych, no a w tym tygodniu dowiadujemy się, że rząd Iranu zaczyna używać bitcoina, aby obejść sankcje, które są nakładane na nich przez Stany Zjednoczone. Jak się okazuje, sankcje, które nałożyły Stany Zjednoczone na Iran, zmniejszyły ekonomię Iranu aż o 10 do 20%. No i jednocześnie rząd Iranu postanowił obejść właśnie te sankcje za pomocą kryptowalut. Na początku rząd Iranu stwierdził, że stworzą własną cyfrową walutę, własną kryptowalutę. Następnie zaczęli przyznawać właśnie licencje kryptowalutowe. No a teraz zaczynają używać Bitcoina. Co ciekawe, artykuł mówiący o tym możemy znaleźć na stronie kompletnie niezwiązanej z kryptowalutami. Jest to typowo polityczna strona i mówi właśnie o tym, że Iran zaczyna używać bitcoina. W filmie dotyczącym roku 2020 wspomniałem Wam także, iż moim zdaniem w roku 2020 coraz więcej państw oraz coraz więcej banków centralnych będzie wprowadzać własne waluty waluty narodowe bądź też jakieś waluty. Bankierskie do wymiany międzybankowej. No i minął od tego czasu tydzień, i już dowiadujemy się, że w Kambodży Bank Centralny Kambodży, Narodowy Bank Kambodży, wprowadza własną walutę cyfrową, która będzie nazywała się akurat w tym wypadku Bakong. No i będzie służyła, tak jak powiedziałem, do wymiany międzybankowej, ale co ciekawe, w tym systemie także każdy użytkownik banku będzie miał założony osobny portfel i też będą mogli oni wymieniać się właśnie tym bakongiem. Prawdopodobnie ten system ruszy jeszcze w tym kwartale. W tym tygodniu doszły do nas także dobre wiadomości z Indii. Z Indiami ostatnimi czasy bywało różnie. Kiedyś mówiono o tym, że Indie zdelegalizują kryptowaluty, potem, że jednak nie, następnie, że znowu zdelegalizują, potem, że jednak nie, potem, że Indie delegalizowały niby kryptowaluty. Ostatnimi czasy dowiedzieliśmy się, że jednak kryptowaluty są legalne w Indiach. No a w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że premier Indii dał nagrodę. Młodemu przedsiębiorcy, młodemu programiście, który stworzył aplikację do śledzenia ceny kryptowalut. Stworzył on po prostu taką swoją wersję, powiedzmy, Blockfolio, no ale może to pokazywać, że jednak Indie będą szły w stronę technologii blockchain, będą chciały się rozwijać, skoro w ciągu. Powiedzmy tego miesiąca wyszły z tego kraju dwie dobre wiadomości. Pierwsza to taka, że jednak kryptowaluty są legalne, a druga, że premier Indii nagradza ludzi, którzy działają w technologii blockchain. No i na koniec taka ciekawostka dla Was. Deutsche Bank, który jeszcze w tamtym tygodniu krytykował kryptowaluty, krytykował Bitcoina, twierdził, że nie jest on store of value, mimo tego, że był on najlepszą inwestycją ostatniej dekady, jest drugą w tej chwili najlepszą inwestycją... Tego roku zaraz po Tesli, która eksplodowała w tym tygodniu. No ale Deutsche Bank, który, tak jak powiedziałem, krytykował Bitcoina, w tym tygodniu stwierdził, że w roku 2019 stracił 5,3 miliarda euro. Takie odnotował on straty głównie ze względu na restrukturyzację. Sprawdźmy teraz ciekawostki, czyli najciekawsze wydarzenia oraz informacje minionych dni. Na początek John McAfee. W sumie nie wiem, czy wspominać tego pana, ponieważ z każdym wpisem w moich oczach staje się on coraz większym klaunem. Na początku twierdził on, że Bitcoin jest super, potem twierdził on, że Bitcoin dojdzie w tym roku do pół miliona dolarów, następnie zmienił on swój zakład i powiedział, że Bitcoin osiągnie w tym roku milion dolarów za sztukę, następnie stwierdził on, że jednak wycofuje się z tego zakładu. W tym roku to zresztą stwierdził, gdzie gdzie, gdzie ewidentnie widać, że raczej takiej ceny Bitcoin nie osiągnie. No a tydzień później stwierdził, że jednak Bitcoin jest beznadziejny, przestarzały, no i jest shitcoinem, że są od niego o wiele lepsze e, projekty. No z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Na pewno są projekty, które są szybsze, tańsze, e, tańsze w przesyle, e, pr bardziej prywatne, bardziej anonimowe, które mają rozwiązania takie jak DAPSy i smart kontrak kontrakty. No ale. No, bitcoin to bitcoin. Bitcoin był pierwszy, bitcoin jest używany przez większość osób, bitcoin ma najwięcej. Par walutowych, zazwyczaj każdy, kto wchodzi do świata kryptowalut, zaczyna od bitcoina. Często ludzie nawet nie wiedzą, że coś takiego jak kryptowaluty istnieje. Najpierw dowiadują się o bitcoinie, a potem, że jest on kryptowalutą, więc ja osobiście tak tego bym nie traktował. Jednocześnie bitcoin też lepiej reaguje od altcoinów na spadki, lepiej reaguje na nieciekawe sytuacje. Na świecie zachowuje się przynajmniej do teraz jak cyfrowe złoto, więc ja osobiście Oczywiście bym w takich kategoriach tego nie porównywał, no ale tak jak powiedziałem, pan John McAfee z człowieka, który stwierdził, że w tym roku Bitcoin osiągnie milion dolarów, zmienił się na człowieka, który twierdzi, że Bitcoin jest shitcoinem. Thomas Lee na swojego Twittera wrzucił taką oto tabelkę pokazującą, które aktywa, ile urosły w danym roku. Także Bitcoin był najlepszą inwestycją ostatniej dekady. Dodatkowo był najlepszą inwestycją roku 2019. Urósł on 92%. No i kiedy wrzucał tą tabelkę pan Thomas Lee był także najlepszą inwestycją roku 2020 z zyskiem na poziomie 26,5%. Aczkolwiek w tym tygodniu, z tego co mi wiadomo Bitcoina wyprzedziła Tesla której akcje eksplodowały. Krakenowi podobno udało się schakować Trezora, portfel, fizyczny portfel kryptowalutowy. No, i jak możemy przeczytać na decrypto.co, Kraken w ciągu 15 minut schakował Trezora. Z tym, że aby go schakować, tak naprawdę musieli oni posiadać fizycznego Trezora. Czyli jeżeli ktoś chciałby nas schakować w taki sam sposób, w jaki schakował nas, Kraken, w jaki Kraken schakował trezora, no to najpierw musiałby zdobyć naszego trezora, rozebrać go, wyciągnąć płytkę, mieć do tego jeszcze specjalne urządzenie, które, za pomocą którego można było wyciągnąć kody z trezora. Więc byle złodziej raczej tego nie dokona, aczkolwiek no, Kraken pokazał, że trezora da się schakować. Oczywiście na tę informację od razu odpowiedział. Trezor na swoim blogu. No i w sumie powiedzieli oni to, co ja powiedziałem wam przed chwilą, że tak naprawdę fizyczne ataki stanowią około 6% ataków, jeżeli chodzi o, o, o kradzieże. Większość to są jakieś haki online. No i do tego jeszcze taki złodziej musiałby być przygotowany do tego, by wykraść nam nasze kryptowaluty z Trezora i mieć specjalne. Urządzenie, które zbudował Kraken. Niemniej jednak, no, musicie o tym wiedzieć, jeżeli posiadacie trezora, że jest taka opcja, jest taka możliwość. No i po prostu nie możecie z nim biegać po ulicy, nosić go w portfelu. Po prostu musicie go ukryć tak jak po prostu. Powinno się ukrywać różne cenne rzeczy, złoto czy też chociażby w moim przypadku ledżera. Ja też nie biegam po ulicy z ledżerem w kieszeni, ponieważ nigdy, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i czy jakaś, jakiś sposób na schakowanie portfela nie powstanie, tak jak to było właśnie w przypadku trezora. Jakiś czas temu wspominałem wam także o deweloperze Ethereum, który poleciał do północnej Korei i tam uczył e, ludzi o technologii blockchain, o kryptowalutach. Następnie, gdy wrócił on do Stanów, automatycznie został zamknięty do więzienia. E, Parę tygodni później wyszedł on za kaucją, która wynosiła pół miliona dolarów albo milion dolarów, już nie do końca e, pamiętam jaka to była kwota, aczkolwiek dosyć duża. No i na szczęście w tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że został on uniewinniony. Nie uczył on e, ludzi w północnej Korei niczego złego, dokładnie tłumaczył on, czym są kryptowaluty oraz Technologia blockchain, także dosyć dobra wiadomość dla pana Virgila Griffita, no i także dla posiadaczy Ethereum, ponieważ do projektu wraca kolejny deweloper. Podczas nagrywania dla was tych wiadomości ta Tesla nie dawała mi spokoju, także na szybko musiałem wejść na Twittera i poszukać dla was ile wynoszą wzrosty Tesli. Także znalazłem wpis pana Charlie Bilelo, który pokazuje jakie mieliśmy wzrosty w styczniu. No i Tesla, tak jak powiedziałem, eksplodowała. Mamy wzrost Tesli na poziomie 56%. No a Bitcoin jest drugą najlepszą inwestycją stycznia ze wzrostem na poziomie 28%. No i Kończąc ciekawostki, w sumie nie wiedziałem, czy wam to pokazywać, czy nie, ale mi osobiście ten wpis poprawił humor. Jest to wpis z 4chan'a, którego akurat znalazłem który znalazłem na Reddicie. Był on dosyć popularny parę dni temu. No, ale możemy przeczytać na Forczanie. Jeden z użytkowników napisał: Fuck everyone on this fucking board. Generalnie w wielkim skrócie, możecie sobie to przeczytać, ale w wielkim skrócie chodzi o to, że, że ten użytkownik jest bardzo wkurzony ponieważ na Foolcianie, kiedy bitcoin kosztował 4000 dolarów, wszyscy twierdzili, że bitcoin spadnie do 2000. No i ten pan posłuchał e, użytkowników Foolciana, sprzedał swojego bitcoina za 4000 dolarów, licząc na to, że odkupi go za 2000 dolarów, no a bitcoin w tej chwili kosztuje 9000. No i on tak liczy, że ten bitcoin spadnie, e, kiedy kosztował 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej. No i w końcu nie wytrzymał i twierdzi on, że Stracił przez użytkowników Fujana swoje pieniądze. Nawet gdyby teraz odkupił bitcoina, to to już nie ma znaczenia, ponieważ jest tak dużo w plecy, bo już mógł zarobić o wiele więcej pieniędzy. Także to fuck everyone on this fucking board bardzo, bardzo mnie rozbawiło. Przejdźmy teraz do giełd. Na początek Binance obniżył koszta związane z wypłatą środków z giełdy w przypadku Bitcoina, Ethereum oraz wszystkich tokenów ERC20. Dodatkowo, jeżeli oglądają mnie widzowie ze Stanów Zjednoczonych, to Binance US wprowadził w tym tygodniu opcję stakowania dla dwóch projektów. Pierwszy z nich to Algorand, a drugi to Cosmos. Natomiast ten oryginalny Binance wprowadził jeszcze w tym tygodniu dwie nowe waluty Fiat. Jedną z nich jest waluta norweska, a drugą waluta chorwacka. Kiełda Coinbase wprowadziła nowe custody, powiększyła je międzynarodowo. W tej chwili już ono funkcjonuje na cały świat. Firmę zarejestrowano w Dublinie, w Irlandii. No i dzięki temu inwestorzy mogą trzymać kryptowaluty właśnie na Coinbase. Ja osobiście tego nie popieram, ale z drugiej strony jest to na pewno krok ku, powiedzmy, masowej adaptacji kryptowalut. Nazwijmy to masową adaptacją kryptowalut. Na pewno jest to krok... Ku wprowadzeniu większej ilości pieniędzy do rynku kryptowalut dzięki takim inwestorom, którzy baliby się normalnie sami inwestować w kryptowaluty. Także, no, powiedzmy, że jest to dobra wiadomość dla rynku kryptowalut, ale ja osobiście jestem zdania takiego, że kryptowaluty powinniśmy kupować. Sami i trzymacie także sami na naszych własnych, prywatnych portfelach, przy których mamy dostęp do kluczy prywatnych. Natomiast giełda Bittrex w tym tygodniu wykupiła ubezpieczenie na trzymane e, kryptowaluty na swoim cold walletcie. Ubezpieczenie jest na sumę 300 milionów dolarów. Także prawdopodobnie w przypadku haku, w przypadku utraty e, tych kryptowalut, dostaną oni odszkodowanie w wysokości 300 milionów dolarów. Sprawdźmy jeszcze szybko, projekty kryptowalutowe, a na początek Bitcoin Cash. Roger Ver wycofuje się z pomysłu na wprowadzenie podatku od kopania na poziomie 12,5%. Ostatnimi czasy także projekt IOTA odnotował dosyć ładny wzrost, który prawdopodobnie jest spowodowany DHL-em. DHL na swojej stronie wspomniał o innowacjach, wspomniał o wprowadzaniu także technologii blockchain, no i przy okazji mówienia, o technologii blockchain wspomniał o projekcie IOTA. Na bitcoiniście możemy przeczytać o tym, że volume na Bitcoin SV jest bardzo mocno manipulowane no i prawdopodobnie też z powodu tej manipulacji połączonej z nieporozumieniem, Mieliśmy ogromne wzrosty, także od pewnego czasu cena Bitcoin SV cały czas spada, no a po tej informacji o manipulacji volume zaczęła spadać jeszcze bardziej. Guilda Binance wprowadziła opcję futures dla Cardano. Tron natomiast przegonił EOSa w liczbie zbudowanych na nim dapsów. jakiś czas temu wspominałem wam, że Tron przegonił EOSa w liczbie aktywnych dapsów w liczbie aktywnych zdecentralizowanych aplikacji. No a w tym tygodniu przegonił on EOSa w całkowitej liczbie zbudowanych na nim dapsów. Na koniec sprawdźmy sobie oczywiście wróżbitów, wróżby kryptowalutowe i predykcje ceny. Na początek CryptoWolf, który twierdzi, że w roku 2020 będziemy mieli prawdopodobnie rozwój Hossy, czyli dalsze wzrosty ceny Bitcoina, no i tak mniej więcej według niego będzie wyglądała cena Bitcoina. Jednocześnie pokazał on też drugą analizę, taką bardziej długoterminową, w której to według niego będziemy mieli stabilne wzrosty w tym roku, no a od roku 2021 będziemy mieli paraboliczny wzrost, no i ponowną bańkę na rynku kryptowalut. Na Daily Hodl natomiast możemy przeczytać artykuł mówiący o tym, że cena bitcoina w tej hoście znacznie przekroczy poziom 100 tysięcy dolarów za sztukę. Natomiast beingcrypto.com wspomina o styczniowym barometrze. Mówią oni, że cały rok na rynku kryptowalut będzie pozytywny ze względu na właśnie styczniowy barometr. Chodzi generalnie o to, że jeżeli styczeń jest pozytywny, jeżeli styczeń jest pozytywny na danym rynku, no to w 86% przypadków reszta roku jest także pozytywna. Także według tego styczniowego barometru mamy mniej więcej 86% szans, że reszta roku będzie także pozytywna i będziemy mieli dalsze wzrosty. Natomiast na CryptoPotato możemy znaleźć artykuł, który mówi, że Bitcoin w ciągu z następnych 180 dni dojdzie do poziomu 27 tysięcy dolarów za sztukę. A dokładnie ten artykuł opisuje predykcję Pana Toma Lee. Także Pan Tom Lee twierdzi, że za 180 dni Bitcoin będzie kosztować 27 tysięcy dolarów za sztukę. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, aczkolwiek ja osobiście odnoszę wrażenie, że są to jedne z gorszych wiadomości ze świata kryptowalut, jakie kiedykolwiek nagrałem, ze względu na pośpiech. Tak naprawdę, półtorej godziny temu powinienem wyjeżdżać w góry na deskę, aczkolwiek postanowiłem wyjechać nieco później, ponieważ zebrał mi się materiał na to, by nagrać dla Was film, a wiem, że jednocześnie nie będzie mnie przy komputerze aż do niedzieli. Więc nie chciałem Was zostawiać bez filmu, bez wiadomości, do końca tygodnia, no i postanowiłem na szybko. Nagrać ten film, a jednocześnie poprosiłem mojego pracownika o to, aby na dole w garażu stworzył dla mnie karnik dla bażantów. No i przez cały film niestety napierdzielał młotkiem, co prawdopodobnie będziecie też słyszeć w tym nagraniu, za co Was przepraszam. No ale, tak jak powiedziałem, do niedzieli nie będzie mnie w ogóle przy komputerze yy, i wolałem nagrać wiadomości na szybko, skoro już miałem gotowy materiał, byście nie musieli czekać do następnego tygodnia. Swoją drogą także przygotowałem w ten weekend research nowego projektu, który wypuszczę prawdopodobnie w czwartek o godzinie 20:00. Także w czwartek w tym tygodniu pojawi się research nowego projektu. Dzięki za wysłuchanie. Do następnego razu, cześć.